Kim jest PGS? Jakiś producent? Nie, atutowy to jest producent. No dobra. Miałaś być na za... Klubówka. Chyba. Miałaś być na zawsze, na mały palec. A zmieniłaś u mnie zdanie tak szybko. Ale jest Nadal serio, dobra, wspominam wsłuchaj się. każde odpierdalanie. To był fake i teraz jest mi tak przykro. Nasz wspólny obraz dalej wisi na ścianie. Patrzę na niego, przypomina mi się wszystko. Filmy z melanżu dawno poszły w niepamięć. Miałam tak dużo, a zostawiam ciebie dziś, bo tu nie mam nic, dlatego dalej biegnę. Chodź ze mną. Okej, dobra. Nie jest to takie kurwa ten, ale spoko. Chodź ze mną, może w efekcie znajdziemy lepsze miejsce. Chodź ze mną, chodź ze mną. Ostatnio mówiłem kurwa o tym bicie. Kurwa, w jakim to było numerze? U Kurego chyba, nie? Że też był ten taki bit. Ten typ. Hardstyle. Nie, chodzi mi o te pianinko, kurwa. I miss you, chodzi mi. Chodzi mi o I miss you. To tu też to jest. Mówię o tym, nie? I miss you, bo nie wiem, czy każdy pamięta, o czym mówię. Mówię o... Nie chcę Oliver Tree, tylko chcę... Znaczy, no, Oliver Tree też może być, no. O to pianinko mówię, nie? O tym pianinku mówię, że ta sama progresja i w ogóle. Ten Eurodance, czy jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Zabawkowy wóz i nocny fast food. Nocne tripy po ciemku. Jakiś bekowy film i setki playlist wspólnie śpiewanych wersów. Ale nie macie dziś. Widać miało tak być. Chyba nie miało to sensu. Fajny jest ten numer, przyjemny kurwa, powiem szczerze. Taki catchy bardzo. W końcu Leosia brzmi tak, nie tak jednoliniowo, to ja zawsze mówiłem, nie? Tylko fajnie pokazuje w końcu range wokalu w końcu, kurwa, że coś się fajnego tutaj dzieje w tym wokalu i nie jest taki sztywny. W końcu się Leosia otworzyła, to mi się podoba. Być może Bambi ma taki wpływ na nią. Chodź ze mną, chodź ze mną. Numer. Ej, podoba mi się ten numer, kurwa. Myślę, że najlepszy z ostatnich numerów... A, bo to jest Bambi numer, czy Leosi? Bambi jest jako pierwsza napisana. To Bambi chyba numer jest bardziej, czy nie wiem. Wspólny po prostu. Okej. Okay. Ciekawy jestem właśnie, na kogo płytę na przykład to trafi, nie? A może wspólną robią płytę? Myślę, że więcej takiego brzmienia hardstylowego Ale będzie czy to w jest Polsce. Hardstyle? Moim zdaniem to nie jest hardstyle. Moim zdaniem to jest bardziej taki euro...
Eurodance, kurwa, to bardziej, to nie jest Harcel, to jest taki bardziej, kurwa, jakiś Eurodance, taki Eurotechno trochę, nie wiem jak to, kurwa, ciężko mi to nazwać, taki, bo to też nie jest taki zwykły house, nie? To jest taki... Soft hardstyle. Dla mnie to się kojarzy bardzo z takimi, takim disco, ale taki disco, taki dance, ale taki... europejski z lat 90. trochę, kurwa, nie wiem jak to nawet określić, tak szczerze, nie wiem, ale fajne, po prostu fajne, po prostu fajna muza. Gdzie znajdziemy lepsze miejsce? Chodź ze mną, chodź ze mną. Rzucę wszystko, żeby znaleźć szczęście. Chodź ze mną, chodź ze mną. Ona mówiła, że ten numer jest dla niej ważny? Może to jest w ogóle o tym, jak już się nie koleguje z tą, z siostrą... z tą Mają, czego ona tam ma, ta siostra dziewczyny Japsona, bo ona była jej, no bo ona była jej tą, nie? Hypemanką, nie? Ta Maja chyba była, tak? Jej hypemanką była, nie? Więc może to o niej jest, bo to kurwa nie musi być przecież o Japsonie, nie? Ale dałeś przekminę, no mówię, no właśnie to ma większy sens, kurwa. Tak szczerze. Tak mi się wydaje. Misterowa, dzięki za 10 miesięcy. Nie mam nic, tylko połamane serce. Chodź ze mną. Byłem na koncercie i nazwanie hypemanką to giga przesada, ona tam słupem była. Czy wiesz, kurwa, zależy, no bo... Zależy jak artysta chce. Ja na przykład mam coś takiego, że ja na przykład jak mam, nie wiem... mam na przykład hypemana, nie? Ja wcześniej bez hypemana grałem na przykład. Ale teraz jak Mati Skater, no to ja na przykład mówię Matiemu, że ja na przykład, żeby właśnie, ja lubię dużo samemu nawijać po prostu. Lubię samemu nawijać i nie lubię na przykład jak hypeman za dużo, kurwa, wiesz o co chodzi, za mnie leci. Ja dlatego mówię Matiemu, że tylko, kurwa, tam wiesz, niektóre momenty, pokrzycz. Ja wolę, żeby hypeman... Dla mnie na przykład wolę, żeby hypeman robił tak, że krzyczy na przykład głośniej, bo wszyscy teraz, wiesz co chodzi? Tak jak Mati Skater teraz u mnie robi. Ja... On nie leci za mnie tekstu, czy tam dokańcza tekst, tylko kurwa bardziej hypuje publiczność, nie? Głośniej, kurwa! Teraz! Raz, dwa, trzy! Wiesz co chodzi? Ja to nie... Po prostu wolę coś takiego. Wolę takiego hypemana niż takiego, co kurwa za mnie nawija. W sumie, kurwa, nazwa Hype Man, to taki powinien być ten Hype Man jebany. A nie od tego jest Hype Man? No właśnie, właśnie w Polsce jakoś tak się przyjęło, że Hype Man to jest po prostu ziomek, który jest tam na scenie i nawija za ciebie jak końcówki, jak ci brakuje tchu, kurwa, generalnie. Pewnie w profesjonalnej muzyce to się nazywa jakiś backup, kurwa, człowieku singer, coś takiego, nie wiem. Bo hype man to stary powinien po prostu hype'ować publikę. W Stanach na przykład, zauważcie na przykład, że w Stanach nie ma, kurwa, hype manów. Nie ma coś takiego, że, kurwa, nie wiem, Travis Scott wychodzi z drugim gościem, który, kurwa, mu pomaga nawijać. Rzadko kiedy, jak już. Rzadko kiedy. Zazwyczaj jest tak, że jest DJ, który, kurwa, pełni rolę hype mana. Czyli jest DJ-em i kurwa drze mordę. Teraz wszyscy zróbcie hałas dla kurwa Travisa Scotta. Wow, 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 wiesz co chodzi? Rzadko jest tak, że chodzi chłop kurwa z nim. Port Mondello, dziękuję za 5 miesięcy. Dlatego ja tak grałem na przykład. Bez hypemana. Nomć. DJ Kodaka to kozak? No ta, zagrał za niego cały koncert. XD. Go Kodak! Go Kodak! GX Dem, dziękuję za 27 miesięcy. Port Mondello, dziękuję bardzo serdecznie. No. Generalnie Getz się ucieszył, jak